Cześć wszystkim, ja jestem Luka, to jest kolejny odcinek z Heavy Rain. Okej, musimy tutaj to złomowisko sprawdzić. Ej, blady! Czego tu szukasz? Nolan Jaden, FBI. Możemy porozmawiać? No. Szukam właściciela niebieskiego Chevroleta Malibu z 83. Nie obchodzi mnie, jak tu trafił i czy został ukradziony, czy nie. Chcę wiedzieć, komu go sprzedałeś. Sorry, stary, nie kojarzę. Kiepsko u mnie z pamięcią do nazwy. Pamięć można zawsze przywrócić. Jeśli dowiem się, że sprzedałeś auto człowiekowi, którego szukamy, to czeka cię solidna odsiadka, mój Jake. Chcesz mnie przestraszyć takim tekstem? Nie widziałem tego gruchota. Odpuść sobie. Okej. To zbadamy sobie tutaj. Niebieski Chevrolet to mój jedyny trop. Tu coś mamy. Odciski palców. Pewnie szajby. Dobra, idziemy dalej. Może tu coś znajdziemy. Krew? A skąd tutaj krew? Ta sama marka opon, co w aucie, którego szukam. Czy samochód zabójcy tu był? Rozmiar 10. Prawdopodobnie gość. Okej, czyli tu nie ma nic ciekawego. To idziemy dalej. Znowu nic. Uwaga do Iwo. W warsztacie wykryto ślady pyłków orchidei w powietrzu. O, proszę. Czyli jest jakiś ślad.
Jakieś ślady niebieskiej farby. Te same ślady opon. Nie ma wątpliwości. Samochód zabójcy tu był. Dobra, sprawdźmy jeszcze tutaj. A to tylko jego odciski. Pewnie to samo. Dokładnie. Czyli idziemy z tamtym porozmawiać. Gdzie on teraz poszedł? Kurde! Masz mnie, glino! Będę sypał. Wóz był nieźle grzmotnięty, to go pomalowałem na groźny błękit. Na cześć groźnego skurwiela, co to nim jeździ. Łapy na głowę, psie! Nie mam teraz czasu na zabawy. Zejdziemy sobie z widoku i załatwimy cię jak trzeba. Trochę silniejszy. Udało się. Dość tego pierdzielenia. Masz mi opowiedzieć o gościu w niebieskim samochodzie. Chuj ci w dupę złama się. Nie będę tracić czasu, Jack. Chcę wiedzieć, czyj to samochód. Gówno mnie obchodzi, czego chcesz. Nie jestem kapusiem. Lepiej od razu mnie zgarnij, gnojku. Lubisz fajerwerki, Jack? Bo założę się, że te zbiorniki mogą dać czad. Kurwa, stary z wachą nie ma żartu! Powiemy, że to był wypadek. A raczej ja opowiem, że to był wypadek, bo ty już nie będziesz w stanie w ogóle mówić, nie, Jack? Nieźle pierdolnięty z ciebie złamasz, odbiło ci, stary? Nie znam tego gościa w ogóle. Chciał, żebym pozbył się trefnego wozu i dał mu nowy na lipnych blachach. Miał kasę, a ja nie jestem ciekawski. Powiedział, że mam dać znać jakiemuś Paco z tej, no, błękitnej laguny. To wszystko, co wiem. Dokończymy naszą rozmowę na posterunku. Jesteś aresztowany. Masz prawo zachować milczenie. Wszystko... Jezu, nie teraz. Wszystko, co powiesz, może i będzie... Hej! Chyba masz jakiś problem, facet. No i co teraz? Obróć się. Czemu on tak stęka? Okej. Wracamy do Scotta Shelby'ego.
Nie myślisz, że to zabójca z origami zabił Manfreda? Możliwe. Nie chciał, żeby coś przy nas wygadał. I podejrzewasz Gordiego Kramera, tak? Jego lub jednego z jego ludzi. Gordy ma zawsze czas i środki. Nie wspominając już o tej jego zrytej łepetynie. To nasz jedyny podejrzany. Ale dla mnie jest na bank winny. To twoje akta tej sprawy? Tak, pracuję nad nią od paru ładnych lat. Zebrała się z tego góra papierów. Pisma o origami. Myślisz, że zabójca zamawiał którąś z tych gazet? Jeśli przez ostatnie 30 lat choć trochę interesował się origami, może gdzieś tam jest jego nazwisko. Problem w tym, że mam ponad 500 osób. Guzik nam to daje. Zgłodniałam. Masz coś w lodówce? Żaden ze mnie kucharz, ale mogę ci zrobić jajecznicę, jeśli masz ochotę. Super. Wiesz, cała przemokłam, muszę się trochę ogrzać. Nie obrazisz się, jak wezmę prysznic? Nie krępuj się. Skorzystaj z łazienki tu obok. Kiedy będziesz się kąpać, zrobię jajecznicę. Okej, okay, nowa misja. Zrobić jajecznicę. Mamy patelnię. Weźmy jajka. Są dwa. Wow. Dwa jajka. Ale będzie uczta. Jedno poszło. I drugie. Nie wiem, czy ona to zje. Czy da radę tyle zjeść? Mieszajmy, bo się przypali. No i co dalej? Aha, już gotowa. Jajka powinny być już gotowe. Kiepsko to wygląda. Ale jajecznica. O rany. Nie krępowałam się i wzięłam twój szlafrok. Na tobie lepiej wygląda. Masz jedz. Ej, wygląda nawet smacznie. Nie powiedziałbym. Co to jest? Notes, który zabrałam od Manfreda. W ciągu ostatnich 10 lat prawie 30 osób kupowało części do maszyn Royal. Zabójca może też. Wiesz, sprawdzanie alibi u 30 klientów, jeden po drugim. To bardzo żmudna robota. Chyba, że spróbujemy powiązać ich z listą. Z listą prenumeratorów magazynów o origami. Jeszcze ją masz, prawda? No tak, mam! Loren, czekaj! Czego się drzesz? Jeśli zabójca naprawdę używał maszyny Royal i jeśli prenumerował magazyn o origami, to jego nazwisko powinno być na obu listach. Wiesz, Loren, to tylko przypuszczenie, ale... No, być może. Jego nazwisko tu jest. Pomóż mi, znajdziemy go. I zapomniała jajecznicy zjeść. Pewnie za dużo jajek było w niej.
Coś znaleźli? Jedyny facet na obu listach umarł, gdy miał 10 lat. Wykopiesz go, żeby upewnić się, że nie żyje? Ja wiem, że to nie ma sensu. Chyba, że zabójca się pod niego podszył. Po co udawać dzieciaka, który umarł 30 lat temu? Właśnie tego chcemy się dowiedzieć. Nazywał się John Shepard. Gdzieś tutaj powinien być jego grób. Nigdy nie odpuszczasz, co? Okej, co mamy tu znaleźć? Przepraszam, szukam grobu dziecka o imieniu John Shepard. Prosto przed siebie, trochę dalej. Dzięki. To nie on. Przepraszam. Hej, Lorek! Jest. Znalazłem. I jest origami. Figurki origami. Cholerny zbieg okoliczności. Kwiaty są świeże. Zdaje się, że ktoś nadal opiekuje się grobem. Biedny młodzik. Znałem go dobrze. Znał pan Johna Sheparda? Pracuję na cmentarzu prawie całe życie. Pamiętam, co się stało. To był 77 październik. Wy zesrane gnojki! Wynoście mi się stąd! No jazda! Poszli won! Wy cholerne darmozjady! I nie pokazywać mi się na oczy, póki ta stara dziwka nie wróci z roboty. Znowu się upił. I co teraz robimy? Znowu pada. Jak przesiedzimy na dworze, to cali zmokniemy. Ale wtedy nas pobije. Nie jesteśmy z cukru. Chodź, pobawimy się. No złap mnie! No masz. No, złapałem cię. Okej, i co tu się stanie? Dobra, on wbiegł chyba tutaj. No hop! Mówiłem, żebyś uważał na głowę, ty głupolu. Jeny, nie mogę, ale ślamazara. Zakładasz, że tak nie umiesz? Biegnie.
smarkacz. Jeny, nie mogę, ale ślamazara! Chodź, cieniasie! Pewnie spadnie stamtąd. Na co czekasz? Idziesz czy nie? No, dobry jest. Okej, pewnie coś tu się stanie. Ło. Gdzie on tam znalazł? Pobawmy się w chowanego. Liczysz do 20 i mnie szukasz, dobra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 14, 16, 17, 20. Zawsze się oszukuje. Pomocy. O, jest tu. Moja noga. Noga mi utknęła. Złap się! Wyciągnę cię!
Gdzie on tam się chciał schować w wodzie? Biedaczyna nie znalazł nikogo, a jego braciszek utonął, gdy rura się zapełniła. A chłopak, który przeżył, co z nim? Więc wiem tylko, że dzieciaka zabrali rodzicom. Chyba został adoptowany. Cóż, zdaje się, że będzie burza. Pora zbierać się do domu. Boże, co za straszna historia. John Shepard utonął w strugach deszczu na oczach brata? Myślisz, że on... że to zabójca z origami? Chodź, wracamy już do auta. Okej, czyli mamy trop. Proszę. Kładzie kwiaty na grobie Johna Sheparda. Okej, teraz gramy Madison. I chyba teraz będzie ta scena w tej błękitnej lagunie. W dyskotece. Dokładnie. Paco Mendes. To on wynajmuje od doktora mieszkanie na Marble Street. Muszę uważać. To może być zabójca. Okej, to szukamy Paco. Szukam Paco Mendesa. Gdzie go znajdę? Siedzi przy tamtym stoliku. Zna panią? To jest Paco? Nie, muszę z nim pogadać. To niemożliwe. Pan Mendes prosił, żeby mu nie przeszkadzać. Przepraszam panią, tylko z zaproszeniem. Milusiński gory Paco nikogo nie przypuszcza. Muszę wymyślić coś innego.
co? Może zwrócę jego uwagę, jak zakręcę się wokół niego z walorami. Chyba nie wejdziemy. Zaliczyłam mega w topę. Nawet na mnie nie spojrzał. Jeszcze raz. Oczywiście. Toaleta. Zaciszne miejsce tylko dla dziewczyn. To będzie ten wielki, czerwony sześcian przy wejściu. No to byłem tu. Pora zagrać gorącą laskę. Okej. Jakby tego nie mogła w domu zrobić. Nie, no chyba jeszcze nie. To chyba jeszcze nie wszystko. Co ona jeszcze tam ma w tej torebce? Spluwę. Ciekawe jak weszła ze spluwą. Podartej kiecce. I także musiała mieć tyle siły, żeby ją podrzeć tak ręką. No to teraz mi to tańczy. Jeszcze.
Okej, dobra, udało. Przyjęłaś moje skromne zaproszenie. Jesteś tu nowa, skarbie? Na pewno zauważyłbym cię wcześniej. Nazywam się Paco. A ty? Medis. Jestem Medis. No, podoba mi się, jak się ruszasz, Madison. Aż mi przez ciebie ciśnienie skoczyło. Może dokończymy naszą rozmowę gdzieś, gdzie będzie przytulniej. No, pewnie, mała. Tak, chodź ze mną. Okej, idziemy za Paco. Jaki typ zamknął drzwi? Wchodzę i przystawiam mu broń do głowy, a potem spadam, zanim wpakuje się w kłopoty. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Chyba. Okej, okay, na tym zakończymy ten odcinek. Następny zaczniemy od akcji z Paco. Także trzymajcie się, na razie, cześć!